Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ciupaka. Link w opisie. Oblicz, ile jest liczb naturalnych czterocyfrowych, w których cyfra jedności jest o 3 większa od cyfry setek. Cyfra jedności o 3 większa od cyfry setek. Czyli zobacz, mamy liczby czterocyfrowe, czyli robimy sobie 4 kreski. I teraz chcemy, żeby cyfra jedności, czyli ta ostatnia, była o 3 większa od cyfry setek. Czyli jakie mogą być konfiguracje? Tutaj może być 3, tu może być 0, tu może być 4, tutaj może być 1, no bo tutaj mam cyfry jedności, tu mam cyfry setek, prawda? Tu może być 5, tu może być 2, tu może być 6, tu może być 3, tu może być 7, tu może być 4, tu może być 8, tu może być 5, tu może być 9 i tutaj może być 6. Mamy takich przypadków w sumie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 przypadków. No i teraz zobaczmy, czyli w tych 7 przypadkach pozostałe 2 kreski uzupełniamy w sposób dowolny. Czyli tak, na pierwszym miejscu mogę wstawić cokolwiek, byle to nie było 0. Czyli na tym miejscu mam 9 możliwości, czyli teraz zobaczcie, mam 9 możliwości na pierwszym miejscu. Tutaj mamy tych przypadków jest 7, czyli 7 razy 9 i razy na cyfrze. Tutaj jest cyfra dziesiątek, mogę wstawić cokolwiek łącznie z zerem, czyli od 0 do 9 mam 10 możliwości, czyli tutaj mam 9 opcji, mogę wstawić różnych, tutaj mam 10 opcji, bo łącznie z zerem. Jakbyście sobie wypisali, to byśmy mogli wstawić 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, czyli w sumie 10, a tutaj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, czyli 9 możliwości. 7 razy 9 to jest 63, razy 10, 630 możliwości, to jest odpowiedź.